CeBIT to nie tylko technologie informatyczne, to również różnego rodzaju technologie, które wspierają informatyków i to jest jedna chyba z najciekawszych technologii, która będzie wspierać informatyków w codziennej pracy. Tych, którzy siedząc przy komputerze mają duże problemy z kręgosłupami. Hello. Tell me, proszę mi powiedzieć, jakimi przesłankami kierowaliście się projektując to krzesło? Koncepcja krzesła jest związana z jazdą konną. Pomysłodawca nie narzekał na jakiekolwiek bóle podczas jazdy konnej, jednak odczuwał ból siedząc w biurze. Postanowił więc, że zaadoptuje koncepcję siodła konnego do potrzeb biurowych. Dobrze. Jak to działa? Dlaczego jest to lepsze rozwiązanie niż zwykłe krzesło? Siedząc, zachowujemy dokładnie tę samą pozycję jak podczas stania, więc plecy znajdują się w naturalnej pozycji. Dzięki temu na dysk nie jest wywierany jakikolwiek nacisk. To bardzo zdrowa pozycja dla pleców. Nie ma również nacisku na mięśnie oraz stawy czy żyły, więc krążenie przebiega bardzo swobodnie, podobnie jak krążenie limfatyczne. Przepraszam, nie męczę się bez oparcia dla pleców? Nie męczysz się, ponieważ kręgosłup wspiera całe ciało, więc nie jest konieczna praca mięśni w tak dużym stopniu. Rozumiem. Ostatnie pytanie. Ile to kosztuje? W zależności od modelu, od 600 do 900 euro. Okay. Thank you very much.